Spotykamy się w Muzeum w Łowiczu. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. My jesteśmy na ekspozycji etnograficznej poświęconej ziemi łowickiej, księstwu łowickiemu, tradycjom. Proszę powiedzieć, święta Wielkiej Nocy wśród księżaków. Jak one wyglądały, jakie były tradycje, jakie były zwyczaje? Jak to wyglądało przed laty? No przede wszystkim myślę, że wyglądało inaczej niż w tej chwili. Z większym przyłożeniem do różnych tradycji, do różnych zwyczajów. To, co najważniejsze, to to, że święta Wielkiej Nocy jako najważniejsze w roku liturgicznym były dla księżaków ważnym momentem w ciągu roku, jeśli chodzi o przygotowania czynione wcześniej, na przykład związane z porządkami. Ponieważ te porządki, które my współcześnie robimy w naszych domach przed świętami, to jest nic w porównaniu z tym, co robili księżacy. Znajdujemy się przy izbie świątecznej, to było najpiękniejsze, najbardziej udekorowane pomieszczenie w domu księżaków. I przed świętami Wielkiej Nocy należało z izby wystawić wszystkie sprzęty, wszystkie meble, wszystkie elementy, które się tutaj znajdują. Szorowano podłogi, ściany, sufity, malowano również, jeżeli była taka potrzeba. I trzeba było również przygotować nowe, wszystkie ozdoby, które się tutaj znajdują. Te ozdoby, które przez cały rok się znajdowały w izbie, to pająk, który wisi tutaj pod sufitem, wycinanki, które też w dużej ilości były pod sufitem, ale też na ścianach, no i ołtarzyk domowy, na którym były kwiaty bibułowe, to jest tam w rogu. Te wszystkie ozdoby musiały być przygotowane nowe, w tym już wysprzątanym, wymalowanym wnętrzu, które na święta Wielkiej Nocy musiało być bardzo pięknie przygotowane. No ale to nie koniec ozdób, które trzeba było przygotować, ponieważ trzeba było również zrobić palmę, no i pisanki. My mówimy pisanki, natomiast musimy pamiętać o tym, że określenie pisanka dotyczy się tylko jajek ozdobionych woskiem, a te jajka ozdabiane w Polsce są różnego rodzaju i każdy tak naprawdę mają swoją nazwę. Te, które były robione w regionie łowickim, które były robione przez księżaków, nazywają się oklejanki, ponieważ była to wydmuszka, którą naokoło oklejano elementami wycinanki, czyli elementami wyciętymi z papieru kolorowego. Oklejanki również występują na przykład na kurpiach, tylko tam oklejane są sitowiem. Jeśli chodzi o palmy, no to też można powiedzieć, że te palmy w całej Polsce były, ale też wiele regionów miało swoje tradycje, jeśli chodzi o palmy. W regionie łowickim tradycyjna palma wcale nie musiała być duża, natomiast ważne, żeby miała bazie, żeby miała bukszpan i kwiaty bibułowe, które gospodyni oczywiście musiała przygotować samodzielnie. Natomiast najważniejsze było to, jakiej mocy nabierała ta palma po tym, gdy w niedzielę palmową została poświęcona w kościele. Wierzono, że taka palma daje zdrowie. Dlatego gospodyni po powrocie do domu w niedzielę palmową każdego z domowników musiała delikatnie uderzyć tą palmą, żeby zachował zdrowie przez cały rok. Wiemy, że dawniej wszelkie problemy ze zdrowiem były dużo bardziej problematyczne niż w tej chwili, bo i leczenie, lekarze, dostęp do leków wyglądały zupełnie inaczej, więc każdemu zależało na tym, żeby zachować zdrowie i wierzono, że poświęcona palma ma tę moc, że to zdrowie zachowa. Po świętach Wielkiej Nocy taka palma była stawiana w ramie okna, ponieważ wierzono również, że chroni od piorunów. Jeśli wyobrazimy sobie, że domy były drewniane, kryte strzechą, nie było piorunochronów ani żadnych tego typu zabezpieczeń, więc burza z piorunami dla takiego domu była bardzo dużym niebezpieczeństwem. I tutaj kolejny element, co do którego właśnie wierzono w moc palmy, że ona uchroni domostwo przed piorunem, przed pożarem. Więc tak naprawdę wielkość była rzeczą drugorzędną. Natomiast w innych regionach, na przykład na kurpiach, tworzy się palmy bardzo wysokie, bardzo duże. Jest to rzeczywiście wieloletnia tradycja. Podobnie jest też na kurpiach to w Łysych, a na południu Polski w Lipnicy Murowanej koło Krakowa też jest właśnie taka tradycja tworzenia palm bardzo dużych i z wykorzystaniem kwiatów bibułowych i różnych innych elementów robionych z bibuły. A z kolei na przykład palmy, które w tej chwili są bardzo popularne i myślę, że w wielu domach znajdują się w tej chwili, takie palmy wykonane z suszonych kwiatów, z suszonych elementów, można je nawet kupić w supermarkecie, to są tak zwane palmy wileńskie. Tradycja pochodzi z tamtego regionu właśnie wytwarzania palm z suszonych różnych elementów i jakby w tej chwili jest to już za granicą Polski, ale były to oczywiście polskie ziemie i ta tradycja w Polsce też jak najbardziej obowiązywała, natomiast nie w regionie łowickim.
Mamy tutaj na ławce pokazane różne elementy, które się ze świętami Wielkiej Nocy kojarzą. I na pewno trzeba zwrócić uwagę na nożyce do strzyżenia owiec. Były to jedyne ówcześnie dostępne nożyce, a były potrzebne do wykonania wszystkich ozdób, o których rozmawialiśmy. W związku z czym też w ramach przygotowań do świąt Wielkiej Nocy te nożyce były potrzebne. Myślę, że trzeba też powiedzieć o tym, że jeżeli gospodyni miała do wykonania kilkadziesiąt, trzeba powiedzieć, wycinanek, pająka, kwiaty do palmy, kwiaty na ołtarzyk, to okres Wielkiego Postu, okres tego uspokojenia i tego wyciszenia był właśnie okresem, kiedy ona to wszystko sobie sukcesywnie przygotowywała, żeby mieć te ozdoby na święta gotowe. Mamy również tutaj na ławce dzbanuszki z wydmuszek. Nie jest to element wielkanocny, natomiast my go pokazujemy przy tej okazji, bo można powiedzieć, że oklejanka jest takim zaczątkiem do dzbanuszka z wydmuszki. Dzbanuszek z wydmuszki to była ozdoba, która przez cały rok stała na ołtarzyku domowym, ale oczywiście robione z wydmuszki, oklejane elementami wycinanki i następnie dokładano dzióbek, dokładano rączkę, dokładano podstawkę i taki dzbanuszek znajdował się na ołtarzyku domowym. Oczywiście przed świętami Wielkiej Nocy gospodyni musiała przygotować nowe takie dzbanuszki, żeby znalazły się na ołtarzyku domowym. Natomiast, tak jak mówię, stały one tam przez cały rok, nie były związane stricte ze świętami Wielkiej Nocy, tylko były taką standardową ozdobą, tak samo jak wycinanki, pająki, kwiaty bibułowe. Mamy tutaj również kołatkę. Współcześnie, pewnie jeszcze w niektórych kościołach, używa się kołatki w trakcie triduum paschalnego, kiedy nie używa się dzwonów ze względu na podniosłość tych chwil. Natomiast na wsi łowickiej kołatka była bardzo potrzebna do takiego napełnienia ducha ludzi, którzy czekali na święta Wielkiej Nocy. Musimy pamiętać o tym, że okres Wielkiego Postu zbiegał się z czasem przednówka, z czasem tego, że spiżarnie były już coraz bardziej puste, było coraz mniej jedzenia, więc też naturalnie się to tak układało, że naprawdę był post i naprawdę nie było jedzenia, ale jednak te 6 tygodni to był czas dosyć męczący, jeszcze tym bardziej jak pomyślimy, jaką pracę codziennie ci ludzie wykonywali. Nawet jeżeli w tym okresie zimowym nie było pracy w polu, no to trzeba było zajmować się zwierzętami i tym wszystkim, co jest w gospodarstwie. Też była to ciężka praca i jedzenie w takiej sytuacji by się przydało, a nie było go. I wtedy, kiedy zaczynały się już takie pierwsze, cieplejsze dni wiosenne, młodzi chłopcy z takimi właśnie kołatkami biegali po wsi i bardzo mocno nimi uderzali. Robili bardzo duży hałas i mówiło się, że piekutują, czyli chcą obudzić wiosnę. Ponieważ wierzono, że jak już nadchodzą te pierwsze wiosenne dni, no to Wielkanoc jest już coraz bliżej, nadejdą święta i nadejdzie też po pierwsze ten moment zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, najważniejszy w tych świętach, ale również to, że na święta wszystkie gospodynie starały się przygotować jak najwięcej jedzenia, jak najwięcej pokarmów i rzeczywiście był to taki czas, kiedy można było skorzystać z tego jedzenia. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o tym, jak dawniej wyglądała święconka, ponieważ my współcześnie zanosimy do kościoła mały koszyczek, w którym jest po trochu pokarmów do poświęcenia, a dawniej gospodyni wszystkie pokarmy, które przygotowywała, przygotowywała również do poświęcenia. To święcenie we wsi odbywało się najczęściej przy krzyżu przydrożnym albo we dworze i w wielkich koszach wszystkie upieczone chleby, ciasta, mięsa, czasem kiełbasy, jajka oczywiście, były przynoszone, żeby zostały poświęcone. Więc współczesna święconka, można powiedzieć, że już jest takim symbolem. Dziękuję uprzejmie.